Siemanko, z tej strony Texon, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 z polskiej wsi. I co? Lecimy sobie dzisiaj z obornikiem po kukurydzy. Tam będzie wykonywana zimowa orka potem. Nie w dzisiejszym odcinku, ale będzie wykonywana. Także co, lecimy sobie. Tędy przejedziemy. Dobra, lecimy. Ktoś do mnie tu napisał. Czekajcie. Dobra. Lecimy sobie. Rozrzutnik sobie już rozłożymy. Nie wiem jak tutaj, ale chyba jaka tam jest. O, maksymalnie to nie, damy se z 18 i zobaczymy jak to będzie leciało. Czy w ogóle gdzie widać ten obornik, gdzie on jest, czy nie? Jak na razie to ja go nie widzę. Gdzie on jest rozrzucony. Dobra. Objedziemy na razie pole dookoła. I potem może będzie widać go gdzieś. Będziemy kombinować jakoś. Pierw pole dookoła weźmiemy i tyle. Tutaj coś kukurydzy zostało kawałek. Dobra, lecimy sobie tutaj. Przy miedzach trzeba dosypać. Z daleka widać, ale z bliska nie. Jak widzicie. Nie wiem czy to na nagraniu widać. Pewnie nie, bo to ciężko w ogóle tak zobaczyć, a co dopiero na nagraniu. No ale dobra. Pomalutku sobie rozwalimy to. Dobra, pyk. Dookoła drzewa objedziemy tutaj po łące. Tutaj rozwalimy tutaj ten obornik. Tutaj będę tak bliżej jechał, bo wiecie, dupa w rozrzutniku zachodzi. Żeby ładnie tutaj dorzuciło. Ja będę jechał bliżej. No cyk. I pyk. No i dobra, no i gdzie to może iść, dokąd może iść to rozrzucona? Nie mam zielonego pojęcia, czy tak widać coś? Widać, że dotąd. Nie, coś tam widać. Dobra, to polecimy sobie. Polecimy sobie tak. O. Jakoś. Nie wiem, wiecie, tu na oko to będzie wszystko szło. Zobaczy się potem, czy dobrze, czy niedobrze. Dobra, teoretycznie to jest dotąd. Ja jechałem tutaj, to teraz pojedziemy tutaj. Przecież, że mogą być albo duże nakłady, albo duże odstępy. Bardziej tak mi się wydaje, że mogą być nakłady, bo staram się blisko jechać. Dobra, potem jechać do drzewa tak jakby dorzuca. Czyli jechać lekko za drzewkiem. Trzeba do góry. O, pyk. O, bo te skręty to wiecie. Dobra, lekko za drzewkiem, czyli tu bymy jechali tak, o. Spróbujemy takie coś. Coś takiego. Nie wiem co to tam w ogóle wychodzi. Dobra. Ślady widzę lekkie.
Także pojadymy teraz coś takiego tu przy tym, co jest, to wiecie. O, no i dobra, no i koniec. Skończyło się. Dobra, to lecimy. Zapełnić się. Myślę, że raz, dwa, załadunek będzie. Długo chyba trwać nie będzie ten załadunek. Dobra, pojedziemy tu. Kurde, taki zatorek w realu, jakbym miał to. Fajna sprawa. 4x4, 100 koni mo. Także moc mo, uciąg mo. Fajny taki. Dobra, zgasimy go, żeby nam tu nie klekło tą. No i dobra, zaczynamy. Ja sobie zawsze przeważnie turem obsługuję się tutaj na klawiaturze. Dlatego myszką tak nie ruszam, jak ładuję. Dobra. Raz, dwa, się załaduje. A kurde, nie wysypałem do końca. No, ciach, ciach. No, pyk. No, kupa ubywa obornika. Jak widzicie. Jak starczy czasu, to co najwyżej jeszcze gnojowice rozlejemy na łąkę tą, co my w poprzednim odcinku tam owijali baloty. Oj, znowu ją do końca nie wysypał. Dlatego tu podbierzemy troszkę przy tym zaworze. Oj, nie do końca wszystko czysto wybrałem. To najwyżej poprawimy tutaj. Pyk, 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 pyk. No, gitara. A już kubka się robi. Naprawdę szybko się ten obornik ładuje nawet. I dużo go jest. Dobra, jeszcze z dwie łyżki coś czuję. Dobra. Dwie łyżki? No, raczej tak. A pyk. Zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie. Jeszcze nie jest pełno. No, to mnie zdziwiło. Trzeba tą jakąś, wiecie, o jakiejś ładowarce w końcu pomyśleć. Bo już mnie wykańcza to ładowanie takimi małymi. Ale kubka ubywa. Za chwilę pewnie czas troszkę się przewinie. To przybędzie. Jak zawsze. Dobra. Bo co, kubka mała się zrobiła, a obornika pokazuje nam, że mamy w krowach 35 ton. No, to gdzie? Zaraz się pewnie to odnowi. Dobra, jedziemy. Kolejne 10 ton gnoja rozrzucić. A pyk. Lecimy. No, po kukurydzy powiem wam, że coś tu dobrego powinno rosnąć, co tu w płodozmianie wpisywałem. Soja tu jest, a to, o Jezu, jeszcze wyszedłem. A to jest 0,95, ale rewelacji jednak nie ma. Dobra. Chyba tu jakoś miałem jechać. Coś mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Aha, tutaj teraz jechałem, a tu wcześniejszy przejazd muszę poprawić. Bo przecież tego brakło mi. Także dobra, zerkniemy sobie tak
okiem na ten o. Wymagana orka. Tu jest inny taki, a to nawet nie do poprawy, dobra. To nawet w miarę git się to, to powiem wam, roz tego wywuje. Myślałem, że będzie gorzej. To w takim razie wjeżdżamy tutaj. I pyk. Tutaj co nieco widać, bo są te plewy tak jakby po kombajnie. I widać jak jechać. Tak troszkę, chociaż. Dobra. Pyk. Cyk, 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 cyk. I jademy. No, troszkę tutaj widać. Nie za dobrze, ale widać. Dobra, może sobie dookoła będziemy jeździć. Będzie może prościej. Tak, raz, dwa, to się rozrzuci wtedy. O, cyk. Tutaj zajedziemy sobie tak. Nawijaska zrobimy. Teraz tutaj. Ta tam znowu pisze do mnie. Dobra. Oj, udycha pod górę. Ciężko ma. Dobre. Pyk, pyk, pyk. I lecimy. Dobra. Jeszcze z dwa przejazdy chyba. No to luksus wyszło, bo tutaj widać w miarę. Oj, nie wykręciłem za dobrze, ale jakoś nawet siadło. Dobra. Pyk, pyk. I lecimy tutaj, o. I powiem wam szczerze, że chyba będzie rozrzucone wszędzie. Dobra, przejedziemy tą stroną i poprawimy tamtą jeszcze. Chyba powinno być wszędzie rozrzucona. Ojej, ojej, bo tu mi się tak wydawało, że nie, ale chyba było. Tylko to takie zostało? Mniej więcej? Dobra, patrzymy na mapkę. Jest, pierwsza dawka wszędzie jest. Po lewo gdzieś tutaj. Dobra, to przejedziemy się tutaj tak, o. Na chybił, trafił. Dawkę damy na fulla. To wyczepało. Na chybił trafił, nawet się udało, widzicie? Ja jak berety. Dobra. Jak wyczepię, to już. Zamykamy rozrzutnika. I tego. I zapniemy sobie jeszcze beczkę. Powiem wam. I rozlejemy gnojówkę na łąkę. I już będę miał w sumie, można powiedzieć, że wszystko gotowe pod przebijanie czasu jakiegoś. Bo zasiać już nic nie zasieję. Tylko co jedynie to mogę czas przewinąć. Soję na wiosnę zasiać. Tylko że no wiadomo, jeszcze oreczka będzie i sprzedaż kukurydzy. Aj kurwa, po tym gnoju. Dobra. Ale chujowo, żem wcofał. Jasny chuj. Jak mi coś już nie idzie, to już mnie chce potargać. Dobra.
Dlatego ten gnój mi tu nie na rękę. I chcę się go już tak pozbyć, że tak powiem. A tego. Na gnojówkę lać. I jakbym tą oborę przeniósł gdzieś albo drugą postawił, to tu bym miał gnojówkę, a z drugiej obornik. Dobra, 7. Gnojówki, a gnojówki. Na 20 było ustawione, no to jak na 20, to na 20 lecimy. Lecimy na 20, skoro 20. Aby tu rozlać, jak te baloty są. W sumie, aby je tam ochliptał trochę, to się nic mi nie stanie. O, no i dobra. Troszkę to im nic nie będzie. Lepiej będą gniły. To mi się podoba, o. Jak widać po łące gnojówkę. Elegancko. To mi się podoba. Dobra, pyk, pyk, pyk. Wsteczny. O, i lecimy dalej. Lecimy sobie, o. Dookoła sobie tu poobjeżdżamy. Nie wiem, ile tu wyleję, ale nie muszę żałować tej gnojówki, powiem wam szczerze, bo widzieliście, ile jest, a nie wiem, czy tu jakieś limity są. Coś lepiej tak nie trzymać tak dużo, bo może być mniejsza produkcja przez to, że powinny jakoś działać to jak czystość czy coś. Wiecie, o co chodzi, nie? Lepiej. Lepiej sobie to powybierać. Mieć z głowy to. Dobra, będziemy się tu w prawo się tak schować za baloty. Okej. Stoczny. Kurwa, to elegancko widać, naprawdę. To mi się podoba. Mokro, jak po prawdziwej gnojówie. No, myślę, że dwoma to obleje. Jak nie, no to się jeszcze dowiezie. Tutaj jeszcze elegancko jest, bez blisko. Także bez problemu się tu weźmie i dotankuje, jak będzie brakować. No, 3% to nawet nie opłaca się włączać w net. Dobra, i lecimy. To jakbym miał stajnię otwartą i tam 60 kanistra z paszowozem, to bym mógł sobie przez stajnię przejeżdżać. No i bym od razu tam nabierał. Ale jest zajętem. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Podciofamy. Natankujemy. A cena mleka? Kiedy jest mleko? Drugi dzień zimy też, to możemy. Można by było sprzedać, bo coś tam zawsze tego mleka mi zrobią, a nie? Trochę tych krówek już mam, jak widzicie, 30. No i mają te mera cały czas. Mieszą mi na non stop. Nie wiem, jak to jest z tym starzeniem się. O Jezu, ale zarzuciło. Starzeniem się krów. Czy te stare przesprzedać, czy co, bo już trochę one mają. Jakby sprzedał te stare. Możecie mi pisać w komentarzach. Bo najlepiej, aby pisało przy krowie produkcja mleka. Na przykład niektóre mają więcej, niektóre mniej. Pasze, które ma mniej, no to wypad. A tak to wie to. Nie wiadomo,
Jak to wszystko tutaj działa w tym farmingu? Dobra. Lecimy tutaj. Zalejemy tutaj to. Tutaj będziemy mieli 25 minutek, może. O, nastrojuje zapotrzebowanie na coś. Nie wiem na co. Ale na coś jest. A pyk. A wykręca się tak? Kurde. O. A i gitara. No, zatorek fajnie wygląda z tą beczką. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak wam. Kurde, może zmniejszę trochę. Bo chciałbym, bo w sumie to mi preże wystarczy. Szkoda jechać i tankować, nie wiem, z 5%. Dobra, przycofamy. Dolejemy. Więc o, no i dzisiaj się dwa odcinki nagrało, no i już dupa. Niedziela się będzie kończyć, trzeba iść do stajni zaraz. Poodpasać wszystko. Pyk, pyk, pyk. O, i ciach. Ciach. No i elegancko. Jeszcze dam kawałeczek do rozlania. A już mnie, wiecie, ten odzwyczaiłem się troszkę od komputera, bo miałem przerwę taką. Przez to, że cały czas robota jakaś i już mnie plecy trochę bolą. Nie dam rady tak długo, cały dzień bym nie dał rady tak naraz znowu siedzieć przy komputerze. Pyk, 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 pyk. Dobra, tu jeszcze teraz poprawimy. Ale kurwa się leje, ja cięż dupce. Dobra. Staniemy gdzieś tutaj sobie na farmie. Co zakończymy, także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Kurde. I co? Zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Hello.